Teraz to. Random Bruce zgnębiony przez czat. A, i widziałem, że Random Bruce dalej gra w Elden Ringa. Czyli obejrzymy niedługo Part 2. Ostatni raz kanał, fajny. Siema. Dobra, obejrzymy kawałek, zobaczymy o co tu chodzi. Zagnębiony przez czat. Zaciekawił mnie tytuł i miniatura, więc obejrzmy. Zatrzymałem bloka, bo mnie Wiem, wkurwiasz. dance. Czytałem wczoraj bloka, to jakim cudem dzisiaj piszesz na czacie? Do zrana piguły wpierdasz? No witaminę D2. Ale jak otrzymałeś bloka, skoro możesz pisać na czacie? I właśnie, czemu możesz pisać na czacie? Nie pisz no, noś bloka. No ale widzę twoje wiadomości, nie wiem czemu. Bo mnie nie wkurwiasz. Siema Łukasz, jak Humarek, dzisiaj już git. Starki widzę za wczoraj. Dzisiaj nie ma Eldena. Dzisiaj jest Tarkov to maksujesz i Giga dzisiaj. Legend. Elden jest jutro, pojutrze Gothic. Przejdźcie otrzymać Tarkova, no ale wyszło jak wyszło. Mam ochotę z Mamonem pograć, tylko nie mogę się z nim zgadać. Drugą szansę człowiekowi, ja już też. Się nie denerwuj. No, dam ci ostatnią szansę, ale jak będziesz spamował jeszcze jakieś pytania, to wracasz tam, gdzie powinieneś. Każdy po prostu nie lubię, jak mi jakieś gobliny harasują pytaniami, na które już odpowiedziałem albo nie chcę odpowiadać. Remigiusz stwierdził, że jestem autystyczny, a on jest akustyczny. Jakie są twoje relacje z szachowym mentorem, co o nim sądzisz? Nie lubię go. Nie lubię damskich bokserów. Odniesie się do tego, że ktoś wydaje 1 000 000 punktów? Po co mam się odnosić do tego? Żelkowski mnie wczoraj wkurwił, zabrałem mu moda? Napisałem, że nikt nie będzie oglądał i ty tak jak i TikToka napisał, że mam... A ja napisałem, żeby on... Cześć, co? O co chodzi temu już... Jak nikt nie... Co? O co chodzi? Nie mam... Czyli, nie, rozumiem, Random Bruce chciał robić przeglądy TikToka czy coś takiego, a i on powiedział nie i on mu zabrał moda? Czy o co chodzi? Nie mam ochoty mu nic za punkty robić. Nie, nie mam humoru po prostu tego. Jak ludzie cię mają szanować, jak ty tak się zachowujesz? Księżniczka obrażona? Spiknie w boniek. I został zbanowany. Ale jestem dzisiaj spokojny. Ale co to za konstruktywna krytyka? Nikt nie będzie oglądał filmików, bo ktoś ci będzie to montować, a nie ty. Nie wiem. Co to jest w ogóle za krytyka? Tak jakby dużo ludzi ma montażystów. No ale po chuj ty mi kurwa piszesz, że nikt... Czekaj, o co tu chodzi? Bo nie rozumiem. O co to jest dramat znowu? Z tym byłym modem. Wie ktoś wytłumacz. Nie będzie mi filmów oglądał, nawet jeśli to kurwa prawda, po chuj coś takiego piszesz. Jako moderator. Siema, ej czaj to, mam ochotę nagrać filmiki. Nie, nie nagrywaj, po chuj, nie wyjdzie ci, po chuj masz to robić. Dużo ci rzeczy nie wyszło, to też ci nie wyjdzie, nie rób tego, no po chuj. Kurwa daj sobie spokój, nie lubię takich ludzi, po prostu. Nie lubię, i tyle. Jak ktoś próbuje mnie w dół ciągnąć. Ale co cię obchodzi, czy ktoś mi robi filmik za darmo, za 10 zł, czy za 500 000, stary? Przecież nikogo nie zmuszam, żeby mi filmy robić. Taka kurwa gówno burza. Ja skończyłem tam. Po prostu ja nie lubię, jak ktoś mi mówi, co mam robić albo czego mam nie robić. Nie? I tyle. Po prostu mnie to jakoś irytuje. Nie wiem, hokus pokus. No siema. Siema. Siema, co tam? No okej, okay. Grasz? No zagraj jeszcze, uniwersum, o którym nie mam pojęcia. Dobra? Git? Tak. No, no to się po prostu pogodźmy, ale no nie będziesz miał moderatora. Jak tak chcesz, to spoko. Chcesz moda? Nie mam roweru? Dobra, to masz. Nigdy mi chyba nie podpadłeś. To masz moderatora. Też pamiętajcie, widzowie, postawcie się w mojej sytuacji, nie? Ja rozumiem, że niektórzy serio chcą mi dać jakąś dobrą radę, ale mówić komuś, co ma robić, a dać radę, to są dwie różne rzeczy. No wyobraźcie sobie, że macie te 500 widzów na czacie i każdy wam mówi, co macie robić, albo czego nie macie robić, albo co powinniście robić, a wy na przykład tego nie lubicie. Pisze jeden. Idzie się czasami wkurwić, nie? Typu, nie wiem, idź do logopedy. No nie, kurwa, nie mów mi, że mam iść do logopedy. Jak będę chciał, to pójdę. Na takiej zasadzie. Nie lubię, no. A? Dlatego streamuję się nigdy w prawie. Czekaj. Ktoś napisze idź do logopedy, to przecież to albo może być rada, albo rozkaz, zależy jak zainterpretujesz to. O co chodzi? To nie jest jakby... Co? Co Random Bruce? Co ty znowu gadasz? Czyli dobra, rozumiem to Random Bruce'a tak. Jak go ktoś zdenerwuje, to to jest rozkaz i mu daje bana, ale jak ktoś mu da don, tego, miły jest i napisze coś identycznego, jeden słowo w słowo, ale go nie zdenerwuje, tak, to on uzna, że to jest wtedy miła rada. Okej, okay. Nic nie rozumiem.
pracy pracowałem, to się nigdy z nikim nie dogadywałem. Bo mi szef mówi, zrób łososia. Nie pisz tak! That's not me. Co ty piszesz? Nie wysłałeś tej emotki, ty to serio napisałeś. No i luj. Osiadam dla ciebie. Później marchewka, ja robię marchewkę, później łososia, no. I wchodzi na to samo, ale wiecie. Ja chodzę i dreptam swoimi ścieżkami, jestem sobą. No i po prostu nie lubię, jak ktoś mną chce rządzić, mówić mi, co mam robić. I myślę, że to jest normalne i każdy z was nie chciałby czegoś takiego. I nie mówię tutaj o pracy, że szef mówi, słuchaj, wydrukuj mi coś. Nie na takiej zasadzie. Ale ja chętnie zawsze przyjmę rady albo krytykę, ale nie jak mi ktoś mówi, co mam robić. Nigdy się nie przyjebałem do widza, który by mi powiedział... Czekaj! Co on znowu gada, bo mnie zaraz popieprzy, czyli idź do lokopedy, go tak denerwuje, że to banuje? Ale przecież to brzmi jak rada, skoro se pleni, no w dupę. Czy nie? Zależy, czy go coś po prostu zdenerwuje, to jest to rada albo hejt. W dupę, nie rozumiem. Słuchaj, co myślisz o tym, żeby pójść do logopedy, do psychologa? Okej, no nie. Albo, no idź kurwa do psychologa. No to już wtedy nie lubię. To jest ogromna różnica. Tak samo z siłownią. Chodzę teraz, jak mam ochotę na siłownię. Nie chce mi się codziennie mówić, no byłem na siłowni, nie byłem. 40 razy dziennie, bo to jest po prostu męczące 2 miesiące temu. Na dłuższą metę. Rozumiecie? To jest tak, jakby mnie codziennie 200 osób pytało, czy zrobiłem dzisiaj 3 pompki. Codziennie przez miesiąc, 200 razy dziennie. No wkurwia to. I to nie chodzi o to, że mnie wkurwia samo te pytanie, tylko liczba tych pytań. Denerwuje po prostu. Więc no dzięki randomu za radę, teraz będą ci to pisać ciągle, bo wiedzą, co cię denerwuje. XD. Ja pierdzie. Random bro streamuje 20 lat i nie nadal nie rozumie, jak to działa. Nie wiem, co się dzieje. Tak spamujecie ciągle. Zrobiłeś dzisiaj 3 pompki. Nie pytaj mnie o to. Nie zadawaj mi tego pytania. Samo pytanie to mi się nie chce. Nie zadawaj mi tego pytania. Się, bo rzucasz słowa na wiatr, obietnice, postanowienia, na które masz wyjebane. Ale siłownia to jest moja osobista sprawa. Czy chodzę na nią raz dziennie, czy raz w tygodniu, no. Jak chodzę na siłownię. Ale myślisz, że każde powiedzenie zdania twierdzące tego, na przykład iść do logopedy, to on myśli, że to jest rozkaz. Aha. Nie wrzucamy rzeczy na Instagrama. Aha, okay. Ale już mówiłem, że sobie chodzę ostatnio mniej na siłownię raz w tygodniu. Mówiłem to 3 razy, a ludzie dalej pytają o tą siłownię. Nie wiem po co, no mówię. Ostatnio sobie rzadziej chodzę. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Ale ja nie chcę zamykać mordy hejterom. I nie chodzę na siłownię po to, żeby komuś mordę... Pamiętasz, jak zaczynałeś siłownię, powiedziałeś, że będziesz pokazywać, że pokażesz za pół roku? A komuś tam. Za tydzień mijają 3 miesiące, dasz radę w kolejne 3 zamknąć mordę hejterom? Mogę zamknąć, rozumiesz? On wie, że nie musi odpowiadać na każdy komentarz, ale to jest AI. I head i widzowie, chodzę dla siebie. Jak mam ochotę, to idę, jak nie mam ochoty, to nie idę. Nie chcę nikomu mordy zamykać. No ja wiem, że hype'owałem siłownię, no. No jak sobie chodzę, to sobie opowiadam o siłowni, albo wrzucam coś na Instagrama. Ale jak nie jestem na siłowni, rozumiem, to co mam right. Mówić? Nie studzieje mi się siłownia, po prostu teraz... Jak oni go baitują, on na wszystko odpowiada. On streamuje 25 lat. Zaraz powiem tego, że nie, że kłamę, ale no rozumiesz, ja kłamę i luj. Bo streamuje 30. Albo mam jakąś przerwę, no i tyle. Nawet lewus ma z jego beka? Oczekujecie, że powiem, no to była chwilowa zajawka, już nie chodzę. I nie będę chodził. Takiej oczekujcie odpowiedzi, ale to byłaby nieprawda, bo chcę chodzić i sobie czasami chodzę. Więc powiedziałem, że teraz po prostu mniej sobie chodzę, no i tyle, koniec w temacie. Wiesz, że właśnie przyznajesz, że Tomek miał rację na filmie? A, to jest Gerberek, tak? Ten typ. Podczas filmu mówiłeś, że argument z dupy, bo przecież chodzisz, wystarczył miesiąc i skończyłeś? O, ciekawe, co powie. Ale mi się nie skończa żadna zajawka z siłownią. Cały czas chodzę, tylko rzadziej, albo mam przerwę. Byłem tydzień temu. Jakiej wy... no nie wiem, wysłuchacie mnie czy nie? Nie zrezygnowałem z siłowni. Mam przerwę. Czym spowodowana jest ta przerwa? No obecnie mi się nie chce. Jest w chuj zimno. Nie chce mi się w chaty wychodzić. I tyle no. Prosta odpowiedź. A to jest też dobre.
Cześć, gdzie to jest? I jak siłownia wyleczyła depresję? No tak, bo on gadał, że on ma depresję, nie będzie szedł do psychologa, bo najpierw potestuje siłownię, potem niech mu zaspamią Pepo Happy na czacie, czy coś takiego i będzie miło. I co? No i chyba przegrał tę walkę. O 7 dla niego. Przegrana. I tyle, no. Prosta odpowiedź. Pandem, ale... Ej, serio. Kurde, jak tak oglądam już trzeci film o Random Bruce'ie, bo licząc Elden Ringa i ten pierwszy o Gerberku, który zapoczątkował, to rzeczywiście ta analiza Random Bruce'a rzeczywiście była bardzo trafna, bo to wszystko pasuje jakimś cudem. Typ dobrą analizę zrobił. Ale największy problem tego typa był taki, że musiał dużo czasu poświęcić na oglądanie. Mogło to go złamać. Już nigdy nie będzie taki sam. Słuchaj, mówisz, że nie mam pieniędzy dla montażystki. Przede wszystkim nie wiesz, na jakiej zasadzie działamy, a po drugie gadasz tak, jakby ona Right. robiła dramę, że No jej nie płacę czy coś. może Nie dłużej rozumiem. czasu Czemu musi ty minąć. Więcej pilnujesz coś. czyjegoś interesu? Ktoś się do mnie zgłosił, że chce mi montować filmiki, a ty... No... Czemu on odpowiada na każdy w dupę bait z czatu? Żeby wypieprzyć 200 zł, wiesz, się na karę, ta siłownia, na którą nie chodzisz, to masz, ale dla montażysty, który chce ci pomóc w rozwoju, złamanego grosza nie dasz. Ciekawe. Montażystki, przede wszystkim nie wiesz, na jakiej zasadzie działamy, a po drugie gadasz tak, jakby ona robiła dramę, że jej nie płacę czy coś. Nie rozumiem. Czemu ty pilnujesz czyjegoś interesu? Ktoś... Czyta czat nie to co ty, no masz rację. Może tak być, Dance, masz rację, zgadzam się. Weź go wyłącz czy coś i jak go słucham, to czuję jak się do mnie zgłosił, że chce mi Nie mów, montować tak, filmiki, oglądamy. a ty... Witam, Michu. No, a czemu mu nie chcesz zapłacić czy coś? Nie, mój... Bruce, to jedno, dlaczego ludzie zaglądają innym ludziom do portfela? No to swoją drogą. Wydaje mi się, że tak szczerze, że tych ludzi nie obchodzi to, czy on komuś płaci, czy nie. Po prostu widzą, że on na to reaguje i go to denerwuje i po prostu to piszą. Wydaje mi się, że ci ludzie mają to totalnie w dupie. Mój mózg tego nie ogarnia. Jeśli ktoś chce mi robić filmiki, nie chcę za to siadać. Tymczasem Sparta, który jeszcze bierze kasę od modów. Ale co cię to interesuje, czy ja doję modów na kasę, czy nie? Co cię to interesuje? I nie wiesz, na jakiej zasadzie działamy i nie wiesz, i co to... No, tak, dobra. Siana, no to co za problem? Gdybyś chciał siano, spoko, no ale ktoś nie chce, no co za problem masz? Dzisiaj mam dobry humor, ale no nie chce mi się przez kolejne 6 godzin kurwa siłowni gadać, bo wyczerpałem ten temat już bardziej niż się da. Chcę pogadać kurwa o LOLu i się na grze skupić. Widzicie, mam jeden kurwa 5. Czy horror dzisiaj? Nie wiem jeszcze. Jakiegoś losowego Renektona przegrywam. Mam teorię, że słaby stan psychy, Bruce. Zlatuje coraz więcej. Do Bruce'a zlatuje coraz więcej hejterów i robi się zamknięte koło. On powinien ogarnąć najpierw życie, potem streama. Powiem ci tak. Wszystko powinno stopniowo się robić. I wydaje mi się, że niektóre stopnie Random Bruce jakby pominął. Na przykład, gdyby Random Bruce ze streamów odkładał pieniądze, czego prawdopodobnie nie robi i oszczędności ma na miesiąc życia, to nie może sobie zrobić nagle przerwy, żeby ogarnąć sobie psychikę i tak dalej, bo on żyje tak jakby od pierwszego do pierwszego i ciężko mu to zrobić, niestety. Chyba, że ma oszczędności, więc masz rację. Wtedy powinien się po prostu wziąć za to. Chyba, że jest jeszcze inaczej i on jest mastermindem, który żeruje na tym, że go wyzywają, a tak naprawdę ma to gdzieś i żyje z tego. Najmniej prawdopodobna teoria, najbardziej ta pierwsza. A chwila, dzięki tego. I dzięki Draco za suba dla Pat. 40 lat Pat ma suba, dzięki wielkie. No ale to nie znajdzie kilku godzin raz w tygodniu na psychologa. Chyba jest po prostu tak, że mu się nic nie chce, bo ktoś go by musiał chyba do tego zmusić bardziej. Może być, kurde, to jest chyba na większą analizę to się nadaje, no bo tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co mu w głowie siedzi. Może być tak, że on serio myśli, że to mu nie jest potrzebne i z czasem to minie.
i że po prostu ma gorszy okres. No kto to wie tak naprawdę? Kolega ma rację, nudny już ten temat siłowni. Może zamkniesz go na zawsze i złożysz wypowiedzenie karnetu, chyba że masz jakiś miesięczny. Trzeba iść dalej i skupić się na rzeczach ważnych, na przykład montowanie na YouTube i IRL co niedzielę. Znowu go na coś ścisną. Xamil, która gierka? Aha, tamta? Chyba nie dzisiaj, wiesz? Jest jeszcze inna gierka w planach, ale zobaczymy, która dzisiaj będzie. Chyba, że ci chodzi o tą grę, co wczoraj w nocy była, to ona będzie też w nocy. Może zamiast gadania, czego ty nie zrobisz, przyznaj się sam przed sobą, że nie masz na tyle silnej woli, by stać się kimś lepszym niż tylko przeciętnością. Nie ma sensu udawać kogoś, kim się nie jest. Życzę ci jak najlepiej, ale nie okłamij samego SB. Witam, Sasza. Dzięki za donata. Halo, halo. No, gramy? No, dostaj zapkę. A nie pograsz na Remigiuszu? Nie. Czemu? Weź usuń jednego znajomego. No nie pograsz na Remigiuszu, bo Remigiusz jest... Tak. No nie wiem, powiem wam tak, widzowie. Jest tyle mitów o Random Bruce, że tylko u źródła by się dało tego dowiedzieć, a on też ci wszystkiego nie powie pewnie, bo nie chce wszystkiego pewnie mówić na streamie i trzeba byłoby się z nim zakolegować, co by się wiązało... Możliwe, że z przeprawą jakąś tam, żeby się dowiedzieć prawdy, czego się raczej nikogo nie będzie chciało robić. Ale no właśnie, co do tego bitu, o którym mówię, no to ludzie, niektórzy, Random Brut się chwali, ile to on nie zarabia, a dużo ludzi pisze, że właśnie on żyje od pierwszego do pierwszego, mama mu dosyła i tak dalej. Jakieś takie głupoty. Ale jakieś ziarno wprawdy w tym może być, bo on często jakieś różne rzeczy na streamach mówił i kto wie, czy on po prostu tego nie powiedział i ludzie mu to wytykają. Więc tak, i no to jest jeden z ważnych rzeczy, bo wydaje mi się, że posiadanie oszczędności daje duży spokój dla psychiki. I może być tak, że Random Bruce przez to, że ich nie ma, i musi, jest zmuszony w pewnym sensie do streamowania, a jakby zaczął banować wszystkich, to by go nikt nie oglądał, więc też jest zmuszony do słuchania co hejtu, powiedzmy, i tych past gównianych o sobie codziennie. Tą psychę jeszcze bardziej miażdży, ale jedyny wybór inny, no to iść do innej pracy, rozumiesz? Ja takich jakby taką układankę staram się ułożyć, ile w tym prawdy nie wiadomo, bo tu pewnie wszystko jest na jakichś półprawdach stworzone, gdzie nie wiadomo, co jest naprawdę, a co jest mitem wymyślonym przez widzów jego w dupę. Ale jest to ciężkie, ale w skrócie. Dobrze było Random Bruce, jakby jeszcze ma psychę i przez najbliższe pół roku serio się skupił na odkładaniu, bo to dużo spokój dla psychiki mu da i wtedy może iść dalej w dobrą stronę. To byłoby chyba najlepsze, co on może. Chyba, że nie jest w stanie. To smutne, no ale co? Myślając porypany historia Brusi, masz 50% szans, że to prawda. Ja pierdziel. Dobra, moja analiza Random Brusa to była po 7 minutach. Oglądamy dalej. Hardowy, nie? Taki fuj. Czyli rozumiem, że będziesz cały kurwa pół roku się tam pocił. Nawet dwóch dni nie pograł. Mówił, że u mama pomaga finansowo i nie ma w tym nic złego. Na następny dzień wyzywał kogoś w raście, że on w miesiąc statucie zarabia roczną pensję. No właśnie o to mi chodzi. Że ja znam też to, co ty napisałeś, tylko ile w tym prawdy, to nie wie nikt. Ale na pewno jakieś ziarno. Gramy na Remku. Ale czemu mam grać na Remigiuszu? No nie wiem, no ci się nic nie stanie, jak jedną przegrasz. No chyba, już chyba pokazałeś, że casual clownem wbijeś mastera, no to chyba nie ma co się przejmować. No, chciałem troszeczkę. Michu, 120 już tak lata ucisnąłeś? Serio? No to giga, to Sigma. Chcę postać ci MMR-ków, nie? No jak nawet nie, przegramy nie, jedną... Tak nie zrobimy. Ja muszę mieć mood na graj na mainie, nie o to chodzi. A jak będziesz miał mood, a nie będę miał mastera, co pograsz? Nie wiem. Pewnie nie. Hello? Hello? Hello?
Hello! Mam buta! Ona nie ma! Hello! Mam ulepszonego buta, ona nie ma buta! No, mój laning face już się skończył. A niektórych życie się kończy, bo ma dostają raka! A, dzięki Remek! Ciesz się, zaraz Ramus przyjdzie, no. Nie wiem, dzięki Remek, już mi lepiej, oczywiście, najlepiej się kurwa czyjąś... Najlepiej się kurwa czyjąś tragedią pocieszyć. Kurwa, straciłem rękę, chujowo mi. Ale wiecie co? Sąsiad stracił dwie. Przynajmniej nie nogę, dobrze gadasz, no. Chujowo mi, straciłem rękę, ale kurwa, w sumie gitara. Sąsiad stracił kurwa dwie nogi, a drugi... Co się dzieje? Już mi kurwa lepiej. Klasik. Wyglądasz jak wkurwiony, bo jestem wkurwiony. Yo, no flash. Czemu sąsiad mam? Ja mam, jestem, mam mentala, widzowie. Ja nie będę grał dobrze, ja po prostu. Spokojnie, wdech, wydech, zmutuj się, żeby takiego głupoty nie gadać. Ja sobie zamawiam żart. Siema, jestem mamą Random Bruce'a. Znam mi to mana. Nie, no czyli nie gram pisz, tej gry. I tak nie mogę pisz, tak. Nie czytam tego nawet. Jak się uspokoić? Jak się uspokoić? Moja teoria jest taka, że zarabia więcej niż najniższa, wywala cały hajs głupio, potem pożycza od mamy, żeby przeżyć. Mi to też dość prawdziwie wygląda, Kironaj. No, czy bardziej trochę jakby więcej czy mniej, nie ma znaczenia. Ogólnie zamysł tego, co napisałaś, jest, wydaje się dość prawdziwy. No niestety, no, ale chyba tak jest. Sorry, no trochę stiltowany jestem. Witam, głodny, witam. Chuj, no. Możesz być głodny o 10.39. No właśnie nie wiem, dlatego jestem wkurwiony. A ty zawsze jesteś głodny tej godzinie. No tak, no bo tak mam... Przyzwyczajony jestem, że tak wiem. Właśnie od tej porze. No muszę coś zjeść, ja nie wytrzymam. 0.5, głodny. Mód mi się poprawi zaraz, jak wygram grę i coś zjem. Nie, no chujowy play, masz 0.8 sport. O, wyjebaliście dwóch, już jesteście barona. No, chujowy był. I się sprawić, że w wyrównanym meczu mając 0.8 zabijacie dwóch i bierzecie barona dzięki waszemu zagraniu. Kurwa. To chyba jest to play. Mam 0.8 i coś zrobiłem, czajcie. A tak serio, co zabrało ci chęci do siłowni? No zimno jest. No po prostu nie ale o to chodzić. No dobra, chyba wezmę makaron z sieciówki. Dwa duże makarony i sałatka. No z piccolo zamawiam. Ta. Ile takie coś chodzi? Dzięki pięknie! Na wolnym rynku. Dziękuję, nie wiem jakie planszówki. Musiałem już coś napisać, nie? Zimno na siłce nie ma kaloryferów. Kurde. Nie zdążyłem zarogać na to. Szkoda, ja po prostu mamy ludzi, którzy mają 20 lub strajka i są chujowi, a więc dlaczego? Bo mam wysoki win rate, musi mi wpaść, więc dobierzmy. No ty gadasz, no nie, no to jest RNG, no ja nie wiem. To jakby, nie jest RNG. Nie rozumiem, no, nie, jest RNG, tylko chłopa dostaliśmy. Jest pani. Dodasz? No ale jest coś takiego, czy nie? A nie ma, okej, okay. No to masz. Nie RNG, tylko chłopa dostaliśmy, jest RNG. Dzięki, Exil. Jutro pewnie poszli za dwa miechy, a tak serio to liczba pci na świecie wynosi dedek. Dzięki. No niestety, nie przekazał nam tej wiedzy, musimy sami wymyślić liczbę. Dzięki na 8 lat. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, czy jutro poślizg? Nie, ale w soboty prawdopodobnie i mnie nie ma. Do końca roku, do końca tygodnia, w sensie, wybacz. Pierwsze, nie zszedł na czerwie, jak możemy totalnie wygrywać. Przyszedł na bida i totalnie strollował. Ja w chuj wierzę w ten system. W chuj wierzę, że jak masz dobry minera... Ale to nie jest dlatego, że... On jest po prostu... Jest... Ja pierdolę! Przepraszam, zacznę przeklinać. Co się po prostu dzieje? Kurwa mać! To nie jest kwestia tego, że masz wysoki winrate, to jest po prostu nowy... Dobieram na takich graczy, to jest totalnie RNG. I prawda jest taka, żeby miał... Żeby ta suka była na swoim koncie, a nie na smurfie za 5 zł kupionym zbotowanym, to wszystko było okej. Okay. Ale Riot Games nie chce zablokować zbotowanych kont z jakiegoś powodu! Kurde, coś się dzieje! Schemat. Jednak szanuję Martę Lelkę, lubię, nie znam lepszej, ja też. No, poddajmy. Nie, no i poddajemy jak ceramiki, to jest okej. Chciałbym realnie zobaczyć. Tak, Draco. Nie. Bardzo.
Bardzo. Jest szansa, że czego? Mida zagrać? Nie, bo ty trolujesz Mida. Ty jak grasz w LAN, to nad nim grasz optymalnego buildu, stworzonego przez jakiegoś ATP-ka. Tylko grasz swój, wymyślony. Nie, gram build od Elite 500. A grasz Graspa? A po chuj Grasp? No to nie grasz. A Elite 500 gra Graspa? Będę szopy, no. Grasp na wladzie? Remek, musimy we dwójkę się uspokoić dzisiaj. Nie, ja się nie muszę uspokoić, to ty musisz zacząć grać. No, ja zagrałem piach, zgadzam się. Rozkojarzony jestem, nie mogę wejść w tą grę. Tak, rozkojarzony jestem, bo jestem głodny, bo widzowie piszą o siłowni, bo tamto, bo sram to. Skąd z wymówkami zagra, jak przystało na jakiegoś OTP Fiory, no. 500 tysięcy gierek tym czempionem grasz. Ty mówisz, że i ty się tradujesz z Trundlem, o, tak jakby długi trade robisz z PTA. Zostaw mnie w spokoju, zostawcie mnie w spokoju. Ja też szanuję Mortadelkę, diabel. Robisz długiego trade'a, narzekasz, że Homa Lethal Tempo, to powinien się kurwa cieszyć z tego. Przepraszam za Coward'a. Niezła gra. Skipnę League of Legend, bo mnie popieprzy. Oglądamy jak je. Jakie to jest silne w ogóle. Kurde, 5 sekund. Mówię tak, Bruce'owi, uważaj, uważaj, oni są silni. A mówię, też jestem mega silny, mam Frozen Hearta. Nie, no chodzi o to, że no ten stopwatch od niej był naprawdę jak mocny. Nie szanujesz Mortadelki, ej. Że na przykład taki cover był 100 razy lepszy, jeżeli chcesz. Bo jeżeli robisz FH na Irelię, która ci nic już nie zrobi, jest tak behind, to czemu nie zrobisz? Możesz zrobić poślizg do Maja, muszę się skupić na nauce. Jak odpalasz tak często, to ciężko? Nie. Zależy mi na tym, żebyś nie zdał. Żebyś był bezrobotny, bez ambicji i żebyś mnie oglądał. Nie, poczekaj. Źle, bo wtedy mi nic nie wyślesz. Robię poślizg do Maja. Zależy mi na tym, żebyś zarabiał grube pieniądze, a ja odpalał raz na 3 miesiące i będziesz mi dawał dużo pieniędzy w donacie. No, lepsza perspektywa. Dobra, widzowie, no widz chciał poślizg do Maja, także widzimy się w maju. Nara. Przykro mi. Widz chciał, to wypieprzam. A na catering. Kumasz? Kumam. Papa. Ale 200 Hawaii chociaż. No nie już, to że zobaczyć. Ten bajk nie jest jakiś taki najlepszy na Mida? Dziękuję Władimira, nie wchodzi mi to twoje zdanie. Nie no, zgadzam się, że Władimir nie jest jakiś mocny w tym patchu. Nie wchodzi mi... Patrząc jak RBE, uświadamiam sobie, że robisz stryje po 8-10 godzin i cnijesz przez ten czas? No tak. To co mówi gracz Władimira. Jak to nie jest normalne? Chodzi o to, że ty musisz... Wygraliśmy tę grę nie tylko... Nie. Ty musisz mieć drużynę. Nie piknę Fiza i nie zrobię 1v9, tylko tego, że drużyna potrafi zagrać wokół tego, co mamy. Ja nauczę tych zawodników grać komputer. Ja nawet ledwo co na przedłużanie jadłem, ale Remek, słuchaj. Przed minutą ci powiedziałem, ja to powinienem wyglądać, tylko że ty się wpierdzielasz mówiąc, że jesteś giga silny, po prostu przegrywałem fight. Ty musisz mieć drużynę do Pajka. No i mam ciebie. A jak graliśmy Pajk Kartus, to ty mówiłeś... Tak. O, jakie to jest OP! Jak wygrywamy i idzie dobrze, to jest super. Jak przegrywamy, to jest źle. Kurczę blade, nienawidzę takiego myślenia. No kurde, już się mogę o tej lidze, a tu tylko lidza będzie do końca, no niestety. Może coś ciekawszego będzie dalej. Nasz team to gówno. Przeskipuję kawałek o lidze, bo... Że odpowiedz mi. Nie wiem, już nie pamiętam. Boże, no kurwa, no. Nie moja wina, no. Gram kartusem, jego kunaj Tylko pytam. Nie, wtorek. Tak by kwestia tego bardzo pisała 15 i tyle, nie? Masz zaburzenie odżywania jak Buxton? Jak to? Ale dzisiaj przed streamem piłem kefir. Trafi się dała i trzeba tym moim zdaniem pilować. Ja niech te chleb posiedzi. Czekaj, co się stało? Zeszłej nocy spędziłem... A, jakieś pasty chyba piszą. Zeszłej nocy spędziłem niesamowity czas z dziewczyną. Było to dobrze. Było tak dobrze, skończyłem w 15 sekund, a kiedy odwróciłem się, by na nią spojrzeć ze wstydu, przyłożyła usta do mojego ucha i przypnęła. Przynajmniej wytrzymałeś dłużej niż random Bruce bez kłamstwa. Ja pierdzielę! Co to w dupie jest? Niech ten chleb posiedzi. Aha, dał sub moda, a oni i tak to piszą. Random. Oho.
Mój ulubiony streamer. Pozdro, widzowie, random. W zeszłej nocy spędziłem nieco, wiecie? Aha, to jest ta pasta. Byłem w Biedronce, spotkałem chłopaka o imieniu Amon Ra i pieprzył coś o mortadeli, wiesz o co chodzi? Ta, a potem wstał i zaczął ładować cię w dziurę, potem twoja dziewczyna wstała, napluła na ciebie. Karmzenik, jak zmieni nikt, to go odbanuje. Co tu chodzi? To się odpierdala, to zdecydował, że będzie spamował, bo skłamałem z ty tym, ile chłop czekał na mnie przy wardzie i powiedziałem, że to plus minus 30 sekund mogłoby być 123, więc mogłem, nie wiem, się o 7 sekund pomylić, dlatego widzowie znaleźli kłamstwo i zdecydowali spamać przez kolejne 40 minut. Co? Stary, też masz gówno burzę na swoim streamie o kurwa wszystko, nawet jak powiesz, no chłop... Może dlatego, że ty wszystkie głupoty czytasz? I jeszcze to na poważnie traktujesz. No nie, dobrze. Miałem 10 sekund do R-ki, a miałeś 9 i nagle ci czat spamuje. O, ale kłamstwo, sekunda, źle powiedziałeś i spam godzinę. Czy tylko ja tak mam? Wolność i swoboda? Co to jest? Tylko on tak ma Black Blue? Chyba tak. Nie kojarzę takiego drugiego streama jak Random Brusam. Co jest? W ogóle na czat już się patrzy, tak? Co jest? Trzyma Łucja. Widzowie, przestańcie. To, że mam was w dupie, nie znaczy, że macie znajdować sobie rozrywkę o postaci spamowania pastami. Najlepiej to dajcie mi jakieś pieniążki i słupka z Prime'a. Do tego nie zadawajcie niewygodnych pytań. Wszyscy będziemy szczęśliwi. O, git. No RB jeszcze, pomaga. Że pierdalajcie kurwa z tymi pastami, no ignoruję je od dwóch kurwa godzin. A się mówi na Twitchu, ignoruj, to się znudzi, no nie wiem, jesteście jacyś wyjątkowi. Bolicie to? Och, no tak, w końcu zareagowałem, po trzech godzinach spamowania, w końcu zwróciłem uwagę, no. Nie przejmuj się, wyżej te hejterzy. No kurwa, spamujecie past od trzech godzin, no ile można. Nudne w chuj to jest, jeśli nie cieszę, że jacyś inni widzowie albo moderacja nie zwraca uwagi. To jest nudne, ignorujesz al wiadomości, bo czat jest zajebany spamem od trzech godzin. To ignoruję. No i git, brak. Tych wiebów, których spanowałem. Kupiłam yerbę w puszce, żeby pierwszy raz spróbować i była gazowa. A, no tak, to jest skam ta yerba w puszce, no. To już lepiej kupić energetyka z dodatkiem yerby, bo jest chociaż dobry. Dam submoda po prostu na cały dzień. Dziwisz się, jakie spam, jak nikomu nie odpowiadasz. Okej, okay, czyli jest spam na czacie, będzie, bo nie odpowiadam na pytanie, że ktoś mi zrobił statka, a tak naprawdę mi go nie zrobił, a nawet jakby go zrobił, to bym nie wiedział czemu. I co? Będzie ta spam pół godziny, żebym na wymyślone... Ja piłem różne tej yerby takiej, gazowaną mi tą w butelce taką szklanej, no to wszystko nie smakuje jak yerba. To raczej to są takie napoje po prostu, no ale... Ja raczej nie polecam tych rzeczy, bo to nie jest jakieś dobre w sumie. Najlepsze była yerba, jaką piłem, to taka w plastikowej butelce litrowej chyba. Chyba była najbliżej yerby. Ale to w sumie smakowała trochę jak woda z lekkim dodatkiem yerby. To chyba najlepsze takie kupne coś. Bo tak to zazwyczaj to wszystko to jest takie o. Pytanie odpowiedział. Świetnie. Nie wiem, no nie. Skąd mam wiedzieć, czemu statka nie zaliczył? No skąd mam to kurwa wiedzieć? Raczej nie. Skąd mam to wiedzieć, no? Wkurwiacie mnie dzisiaj, naprawdę w chuj mnie wkurwiacie, nie? Tak już się dzisiaj do mnie przyjebaliście. Ja pierdolę, o wszystko problem. Na cholerę odpalasz streama Edwip. Jak jedyne co na nim robisz, to siedzisz ze smutnym pyskiem, milczysz i nawet Song Requesta nie odpaliłeś i pewnie nie odpalisz, bo skończysz za godzinę. Postaw się w sytuacji widza. Chciałbyś podarować swoją subskrypcję takiemu streamerowi? A chciałbyś. Chciałoby cię spędzać czas na oglądaniu takiego streamera. Boże. A się dziwisz się, Blazik, że siedzę cicho, jest forsowany. Coś takiego bym prosił.
Na cholerę. A, to było chyba. Kurwianie mnie na czacie, no to nie chce mi się z czatem gadać. Nic ode mnie nie oczekujcie. Ja tak lubię oglądać szoty z nim, to jest tak dziwnie satysfakcjonująca. Gdzie ja znowu? No jest to na pewno dziwne. Żebym mnie wkurwić dzisiaj, od kiedy tylko streama Mina zbitego psa. Dobra, oddam czat i liczę, że będziecie kurwa do zniesienia, chociaż łas jestem na content. Pewnie, widzowie, nie, żaden streamer nie jest łasy na content, na liczby i na siano, żaden. Kurwa, żaden, wszyscy z pasji streamują, za darmo, by wszyscy streamowali, by mieli wyjebany. Plus jest taki, że Random Bruce poświęcił psychikę, żebym ja mógł z tego żerować i mieć ten content, o którym mówi. Nice. Dzięki, Random Bruce. I koniec. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.